pilot oczywiście nie będzie szukał noszeń, czyli prądów wstępujących powietrza, które by go holowały w górę. Natomiast pokazuje nam podstawowe... ...kowalskich rejsowych, co także ma służyć szkoleniu chociażby w lotach na instrumentach. Nasze samochody. No właściwie tak samo. Tylko że paliwo trochę inne. Ale na przykład część statków powietrznych, proszę Państwa, lata na benzynę, którą zasilamy samochody. Na przykład to latadło, które dzisiaj nam się po raz pierwszy zaprezentowało, jest właśnie tak. Jest właściwie, można powiedzieć, kwadratowy, bo ma i długości, i szerokości nieco ponad 10 metrów. Jest dość ciężką maszyną, waży ponad 3,5 tony. Może osiągnąć prędkość maksymalną 1080 km i lecieć na wysokości 15,5 tysiąca metrów. Oglądając iskrę, za której sterami siedział ten sam pilot, opowiadając... Proszę o zgłoszenie się po odbiór nagród ufundowanych przez... W albumie znajdą Państwo także zdjęcia z poprzednich edycji Pikniku Lotniczego. Mamy akrobację szybowcową, mamy akrobację samolotową i wielokrotnego mistrza kraju Roberta Kowalskiego. Fragment płaskiego korkociągu widzieliśmy. Ta maszyna potrafi to wykonać. To bardzo trudna i niebezpieczna figura, ale dzięki temu... Jeszcze zniżanie. No i definitywnie przed nami w tej oto pozycji. Wielkie brawa!